najsmaczniejszy na całym świecie, święty. Wytwór pracy rolników, młynarzy i piekarzy. Dlatego tak bardzo serdecznie pragnę przywitać wszystkich Państwa, którzy wspólnie z nami postanowili złożyć podziękowanie darom rolników, młynarzy i piekarzy. Mozolnej i ciężkiej pracy, z której korzysta każdy człowiek. Otrzymała gmina Santok. Brawo przedstawiciela gminy Santok, bardzo prosimy do nas. Drugie miejsce w konkursie otrzymała gmina Deszczno. Prosimy przedstawiciela gminy Deszczno do nas. I pierwsze miejsce w konkursie, panie przewodniczący, otrzymała gmina Lubiszyn. Zapraszamy przedstawiciela gminy Lubiszyn po odbiór nagrody. Artura Terleckiego, wójta gminy Lubiszyn. Zasłużenie tutaj po pierwszą nagrodę razem ze swoją grupą wieńcową się zjawia. I rozumiem, było to sołectwo Baczyna. Brawo, brawo. Czy już mamy przedstawicieli gminy Sołectwa? Będę walczył, będę kochał, będę cię o ciebie. Pusta droga, jestem sam, wiatr się zrywa, szybkie dnia. Już nie jeden tutaj był, że popatrz. Miałam w nocy dziwny sen. Gadaliśmy godzinami, czas wytrzymał się. Powiedz mi, czy spełni się, czy chcesz. Może jeszcze kiedyś noc. Znów ta krótka będzie wierna. Panu Bogu za wszelkie otrzymywane łaski, za wszelkie otrzymywane dary
i za siłę do tego, by realizować się w tym pięknym zawodzie, jaki jest zawód rolnika, piekarza, młynarza, cukiernika, a więc zawodu służenia drugiemu człowiekowi. Tradycja, ale ta tradycja, ta historia poprzez nasze usta przeniosła się na sceny warszawskie, czyli o Bogdańcu, o pani wójt, o Krystynie Płaskiej słychać tam. I tam właśnie wielka kapituła Związku Rzemiosła Polskiego na wniosek Izby Rzemieślniczej w Zielonej Górze postanowiła odznaczyć medalem platynowym panią Krystynę Płaską Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego. No udało się panom wzruszyć mnie do łez, to prawda. Słowa więzną mi w gardle, ale to jedno muszę powiedzieć. Drodzy państwo, tak to już w życiu jest. Medal przypina się jednej osobie, ale w tym medalu to jest ukryta praca i zobowiązania wielu setek ludzi. Pracowników gminy, sołtysów, radnych, wszystkich mieszkańców naszej gminy, i wszystkich, którym na sercu leży dobro tej gminy. I to dla was jest to odznaczenie. Ja mam go tylko przypięte. Marzeń moich echem, winem wiatrem, śmiechem, byłaś serca biciem, wiosną, zimą, życiem. Marzeń moich echem, winem wiatrem, śmiechem. Ale nie do gościec, jak ją dokozała.